Stoimy przed łódzką katedrą w miejscu, gdzie za kilka dni rozpocznie się budowa tradycyjnej szopki bożonarodzeniowej. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie ona wybudowana według projektu, który powstał na Politechnice Łódzkiej przez studentów. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie ona miała kształt ryby. Zużyjemy na nią około 30 metrów sześciennych drewna. W szopce będą żywe zwierzęta, będzie osiołek, będą owieczki. Będą także nowe figury Świętej Rodziny wykonane z drewna lipowego, specjalnie dostosowane do takiej dużej szopki. Ofiary, które będą przy okazji ekspozycji szopki zbierane do puszek, przeznaczone będą na wsparcie budowy Domu Samotnej Matki w Łodzi.